Dzisiaj na kanale o technologii bogactwo część główna, czyli nowy iPhone 16. Żebyśmy mieli pełną jasność, te sprzęty wypożyczyliśmy przedpremierowo od Apple'a, żeby móc szybciej zrobić materiał. Niektóre z nich pewnie kupimy na własny użytek, ale jeżeli Wy już teraz chcecie kupić sobie iPhone'a 16, 16 Plus, 16 Pro albo 16 Pro Max, albo nawet etui do niego, to pamiętajcie, że możecie to zrobić w sklepie Media Expert. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. No i co tu dużo mówić, dotarły do nas te iPhone'y i z jednej strony nie jest to duży upgrade jak w żadnej firmie produkującej smartfony, no bo już po prostu ten rynek troszeczkę stanął w miejscu. Z drugiej jednak strony troszeczkę się zmieniło. Dla Polaków najważniejsze, co się zmieniło, to cena. Bo za takiego podstawowego iPhone'a 16 trzeba zapłacić 3999 zł, co oznacza, że nowe smartfony Apple'a będą tańsze na przykład od wielu modeli Xiaomi, Honora, Oppo. Nie no, Oppo to nie, bo oni poszli w niższą półkę, ale wiecie, o co chodzi. Jest naprawdę dużo telefonów innych firm, które będą tańsze od tych iPhone'ów i to do niedawna było nie do pomyślenia. To też jest świetny prognostyk, bo inne firmy lubią ściągać od Apple'a politykę cenową. Kiedy Apple podwyższał ceny, no to wszyscy też podwyższali, bo mogli, więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie to działać i inne firmy, wprowadzając na rynek nowe modele smartfonów, będą te ceny mocno ścinać. No w sumie muszą to zrobić, bo inaczej za dużo osób kupi te iPhone. Dobra, a skoro powiedzieliśmy o cenach, to chyba warto zacząć od tych tańszych modeli podstawowych. Tak jak mówiłem, iPhone 16 zwykły 3999 zł, a iPhone 16 Plus, ten większy, będzie kosztował 4499 zł, więc moim zdaniem to są ceny naprawdę dobre w porównaniu przynajmniej do lat poprzednich. To nie jest oczywiście zasługa Apple'a, że oni uznali, lubimy tych Polaków, no to cenę im obniżymy. No nie, chodzi o to, że mamy naprawdę teraz mocną złotówkę, więc dolar jest tani, a podstawowa cena iPhone'a jest zawsze wyrażona w dolarach. Więc Apple siłą rzeczy musiał tę cenę dostosować do rynkowych realiów. W tych iPhone'ach 16 podstawowych względem 15 zmieniło się naprawdę niewiele. Podobny ekran, podobne ramki, taka sama bryła. No różnica jest główna przede wszystkim z tyłu, bo widzimy tutaj, że wyspa aparatów jest inna. Z jednej strony to ma taką funkcję, że widać, że macie nowego iPhone'a. To jest najważniejsza funkcja, bo druga to jest taka, że taki układ pozwala nagrywać lepsze materiały do tych gogli Apple Vision Pro, których nikt prawie nie kupuje, bo są bardzo drogie, a w Polsce to prawie nikt ich nie kupuje, bo ich po prostu nie ma, nie są dostępne. Więc mamy tutaj zmianę przede wszystkim kosmetyczną, jeżeli chodzi o Polaków. Dodatkowo pojawił się tutaj przycisk akcji, który znamy z zeszłorocznych iPhone'ów 15 Pro. Teraz trafił także do podstawowego modelu. No i kolejna zmiana to jest jeszcze jeden przycisk. Kiedy go klikniemy, no to odpala się aparat. Bardzo fajna rzecz, jeżeli chcemy na przykład zrobić zdjęcie, no to mamy jak w zwykłym aparacie, po prostu naciskamy, robimy fotę. Jeżeli przytrzymamy, no to zaczynamy nagrywać wideo, więc to też jest wygodne. Kiedy puszczamy, to wideo przestaje się nagrywać, ale najważniejsze jest to, że to jest czułe na dotyk. Więc jeżeli nie będziemy tego wciskać, tylko tak mocniej dotkniemy dwa razy, na początku trudno jest w tym się połapać, no to na przykład możemy tutaj zmieniać zoom, ale mamy dostęp do naprawdę wielu opcji i sami widzicie, że na początku ciężko mi się do tego przyzwyczaić. To może się wydawać niewygodne, ale wydaje mi się, że z czasem naprawdę wszyscy iPhone'iarze będą z tego korzystać i możliwe jest też, że takie rozwiązanie, może nie w tej formie, może w formie na przykład dodatkowego przycisku, zostanie ściągnięte przez konkurencję, no bo takie różne smaczki Apple lubi wprowadzać, a inni producenci lubią je później do siebie kopiować. Jeżeli chodzi o etui do tego iPhone'a 16, ogólnie do całej serii, no to mamy dwie szkoły, no bo pojawił się przecież tutaj ten nowy przycisk. Jeżeli mamy etui oryginalne od Apple'a, to mamy tutaj taki kawałek materiału, szkła jakiegoś, dzięki któremu nadal możemy z tego dobrze korzystać i czuć tę haptykę, ale w tanich etui prawdopodobnie będzie po prostu dziura, żeby tutaj używać bezpośrednio tej haptyki z poziomu telefonu, no tylko wiadomo, że jak tutaj będzie dziura, no też telefon będzie bardziej narażony na uszkodzenia.
Z takich zmian wizualnych, no to jeszcze mamy bardzo fajne kolory. Biały, czarny to standard, mamy taki niebieski, mamy różowy, mamy zielony chyba jeszcze. Te kolory oczywiście mają jakieś swoje marketingowe nazwy, no ale ja będę Wam mówił tak, jak ja to widzę. W każdym razie to są takie bardzo nasycone kolory, ładne, wyraziste, więc podejrzewam, że wielu osobom się spodobają. Ja już na Twitterze widziałem, że wiele kobiet czyhało na te nowe iPhony różowe, no bo po prostu im się podobały, więc to Apple'owi się udało. I jeżeli chodzi o zmiany na zewnątrz, to jest tak naprawdę tyle, ale mamy jeszcze troszeczkę zmian wewnątrz, bo mamy tutaj zupełnie nowy procesor Apple A18 i to jest prawie najszybszy procesor na świecie. Dlaczego prawie najszybszy? No bo mamy jeszcze szybszy procesor Apple A18 Pro, który mamy w iPhone'ach Pro. Do tego mamy 8 GB RAMu i to jest ciekawa sytuacja, bo 8 GB RAMu mają teraz iPhone'y 16, 16 Pro, a także 15 Pro. I dlaczego zdecydowano się na taki krok? No dlatego, że Apple Intelligence, czyli te AI, sztuczna inteligencja od Apple'a, wymaga właśnie 8 GB RAMu i się okazało, że iPhone'y 15, które wyszły rok temu, te podstawowe, nie będą tej funkcji obsługiwać. Tak samo jak na przykład iPhone 14 Pro i Apple musiał teraz dać więcej tej pamięci w podstawowych modelach, ale jednocześnie nie zwiększył tej ilości pamięci w modelach Pro, co wydaje mi się dziwne, ale z drugiej strony, jeżeli zależy Wam na wydajności i niskiej cenie, no to możecie dzięki temu bez większego bólu wybrać właśnie tę wersję podstawową, bo ona jest naprawdę szybka. Szybsza chyba od praktycznie wszystkich procesorów, które mamy w smartfonach z Androidem, a to jest naprawdę coś. Tylko jak już zacząłem gadać o tym Apple Intelligence, to mamy tutaj naprawdę zabawną sprawę, bo chodzi o to, że ona będzie dostępna tylko w kilku krajach na początek, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, a w Unii Europejskiej to nie, bo Apple troszeczkę kłóci się z Unią Europejską, z Komisją Europejską, więc nie chcą dostosować tej swojej sztucznej inteligencji do lokalnego prawa, więc w Polsce tego nie zobaczymy, ale nawet w USA jeszcze jej nie ma, no bo pojawiła się co prawda nowa wersja systemu iOS 18, ale amerykańscy youtuberzy mówili, że no tam póki co tej sztucznej inteligencji w ogóle nie widać, więc póki co jak kupujesz iPhone'a 16, no to troszeczkę tak jakbyś kupował iPhone'a 15, bo poza tymi zmianami na zewnątrz, wewnątrz oprogramowania tych zmian praktycznie nie ma. I to tak naprawdę wszystko, co się zmieniło w iPhone'ach 16 względem 15, a teraz przechodzimy do nowych wersji Pro. No i tutaj chyba też trzeba o kolorkach powiedzieć, bo wiadomo, że biały, czarny, tytanowy, no ładny jest, ale gwiazdą dzisiejszego wieczoru i obecnego roku to będzie ten kolorek. Na przeciekach było mówione, że to taka śliwka w mleku, że to taki będzie właśnie poranny brąz, a tutaj się okazuje, że to jest taki złoty, więc jeżeli to jest brąz, to ja Wam powiem tak, dziewczyny lubią brąz, więc naprawdę bardzo ładny kobiecy kolorek, więc absolutnie nie dziwi mnie, że Marcin będzie chciał testować właśnie ten model. Więc Marcin odsłonił przed nami swoją bardziej delikatną kobiecą stronę, ale powiem Wam, że bardzo na bogato wygląda ten model, ten kolorek, no tak po prostu, jest naprawdę fajny. Co się jeszcze zmieniło? Ramki, no bo ekran w iPhone 16 Pro urósł o 1/10 cala, a ten ekran w iPhone 16 Pro Max o 0,2 cala i pewnie powiecie teraz, o to pewnie telefon urósł. Więc ja Wam powiem tak, urósł, ale niewiele, jest to zasługa przede wszystkim tych cienkich ramek, bo one są naprawdę cienkie. Niby się wydaje z roku na rok, że te ramki są takie same, ale jak położycie obok siebie, co my zrobiliśmy, iPhone'a 14 Pro, 15 Pro i 16 Pro, no to widać, że te ramki z roku na rok po prostu się zmniejszają, a teraz przy okazji powiększył się też ekran. Powiększyły się też same telefony, niewiele, bo to jest kwestia milimetrów i o ile w iPhone'ie 16 Pro to absolutnie nie jest żaden problem, to w iPhone 16 Pro Max, który jest już naprawdę cegłą sam w sobie, no to się robi troszeczkę problem, bo ten smartfon robi się bardzo, ale to bardzo nieporęczny, więc jeżeli macie taką tendencję, jak moja żona na przykład, że jak ja bym jej dał taki telefon,
to ona by go upuszczała 3 razy dziennie, bo jest dla niej za duży. Jeżeli mieliście takie problemy z iPhone'em 14 Pro Max, 15 Pro Max, to tutaj te problemy będą jeszcze większe. To jest taka minimalna zmiana, która może znacznie wpłynąć na komfort korzystania ze smartfona. Poza tym, tak samo jak w iPhone 16, mamy dodatkowy przycisk do aparatu. To troszeczkę jest też moim zdaniem zmarnowana szansa, bo ja wiem, że Face ID działa naprawdę wybitnie, no ale skoro już mamy coś takiego, to ja chciałbym tym nie tylko włączać kamerę, ale także móc odblokować smartfon. Czemu to nie jest jednocześnie Touch ID? Nie wiem, ale to byłby naprawdę ciekawy powrót tej technologii. A poza tym ze zmian na zewnątrz, no to wszystko, co już mogliśmy powiedzieć, bo więcej zmian nie ma. Tak jak mówiliśmy, ta branża smartfonów stoi w miejscu i moim zdaniem naprawdę te wszystkie firmy powinny bardzo mocno się zastanowić nad tym, czy smartfonów flagowych nie wypuszczać na przykład co 2 lata, albo być może nawet co 3 lata, ale zacznijmy od 2 lat. Po to, żeby te zmiany było naprawdę widać i jeżeli jakaś firma może zdecydować się na taki krok i zmusić inne firmy do tego, no to byłby właśnie Apple, który naprawdę potrafi wyznaczać trendy dla całego rynku, ale dobrze wiemy, że czegoś takiego nie zrobi, bo istnieje pewna grupa użytkowników, która chętnie kupuje nowe iPhony co roku, więc chociażby dla nich warto te telefony przygotowywać, żeby z rynku ściągnąć więcej pieniędzy. To jest właśnie ten moment, kiedy kończy się Apple'owska ekologia, a zaczyna ekonomia. A w środku co się zmieniło? Nie zmienił się RAM, bo nadal mamy go 8 GB. Mamy też takie same wersje pamięciowe we wszystkich tych iPhone'ach, o których dzisiaj mówiłem, ale mamy ten najszybszy na świecie procesor. Apple A18 Pro. I to jest naprawdę bardzo szybki model, tak jak możemy się spodziewać po iPhone'ie z każdego roku. Tylko powiem Wam, że w zeszłym roku iPhone 15 Pro bardzo mocno się przegrzewał i robiliśmy z tego materiał. Tutaj tego problemu już nie ma w tym stopniu. No i sprawdziliśmy też iPhone'a naszą kamerę termowizyjną i w teorii te różnice nie są duże, bo rok temu iPhone 15 Pro Max przekraczał temperaturę 50 stopni, teraz mamy 46-47 stopni maksymalnie, ale powiem Wam, że w takim codziennym komforcie użytkowania różnica jest znaczna, bo tutaj telefon jest po prostu ciepły, a tamten parzył, więc w teorii różnica nieduża, a w praktyce duża. Podejrzewam, że zastosowano tu z jednej strony lepsze chłodzenie, a z drugiej strony też po prostu poprawiono oprogramowanie, bo skoro Apple rok temu miał takiego fejla na premierę, którego bardzo szybko naprawił, no to teraz postarał się, żeby tego nie powtórzyć, bo to będzie pierwsza rzecz, którą takie nieantyfany pisarskie Dawidy i Marciny będą sprawdzać w pierwszej kolejności. Mamy też pewne zmiany w aparatach, one względem zeszłego roku nie są duże, ale są. Doszedł ultra szeroki aparat 48 megapikseli. Do tego mamy nagrywanie filmów slow motion w 4K 120 klatek na sekundę. A teleobiektyw w tym roku jest taki sam w obu modelach, bo rok temu wersja Pro, ta mniejsza, miała teleobiektyw z przybliżeniem 3-krotnym, a Pro Max miał przybliżenie 5-krotne. Teraz w obu modelach przybliżenie jest 5-krotne. Dużo zmian mamy też w oprogramowaniu aparatów. To oczywiście będziemy jeszcze testować, bo za krótko korzystaliśmy z tych urządzeń, żeby Wam odpowiednio dobrze o tym opowiedzieć teraz. A z takich rzeczy, które już teraz zauważyliśmy, to są style fotograficzne, które można zmieniać na zdjęciach, zarówno podczas robienia fotografii, jak też już po zrobieniu jej. I to jest naprawdę taka rzecz, powiedziałbym jak filtry, ale znacznie bardziej zaawansowane, co spodoba się na pewno wielu użytkownikom, bo naprawdę można zmienić charakter zdjęcia. Oświetlenie może być chłodniejsze, cieplejsze i tak dalej. Apple chwali się też znacznie dłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu. Powiedziano nam, że we wszystkich tych smartfonach zwiększono akumulatory i nie możemy tego zweryfikować. No bo według pogłosek faktycznie w iPhone 16, 16 Pro i 16 Pro Max mamy większe akumulatory, ale według tych samych plotek w iPhone 16 Plus akumulator zrobił się mniejszy. Apple jednak mówi, że akumulator to nie wszystko, no i też mamy zmiany po pierwsze w oprogramowaniu, a po drugie w procesorze. Te nowe procesory
akcesory mają być bardzo energooszczędne i jeszcze bardziej wydłużać czas pracy na jednym ładowaniu. Apple wręcz powiedział, że ten iPhone 16 Pro Max ma najdłuższy czas pracy ze wszystkich smartfonów i oczywiście będziemy to weryfikować, bo mamy kilku kandydatów, których chętnie z tym iPhone'em porównamy, ale to już pokazuje pewność siebie Apple'a i to, że ten aspekt prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo jeszcze tego nie mieliśmy czasu sprawdzić, został naprawdę poprawiony. Jeżeli chodzi o rzeczy, które zmieniły się jednocześnie i nie zmieniły, no to nie zmieniła się żenująca prędkość ładowania przewodowego. Te smartfony po prostu będą się bardzo długo ładować. Apple nie potrafi wyjść ponad te 25, może 30 watów i tego po prostu się trzyma, ale za to poprawiło się ładowanie bezprzewodowe, bo w zeszłym roku mieliśmy 15 watów, a teraz mamy 25, więc de facto teraz iPhony ładują się przewodowo i bezprzewodowo z bardzo podobną prędkością. I to już wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie sobie kupić jakiegoś iPhone'a 16, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. Poza tym prosimy o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Mamy też dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne, więc jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, to w komentarzu piszecie hasło nowe jabłko. A już tak na koniec porozmawiajmy w komentarzach o tych iPhone'ach, chociaż pewnie do tego nie trzeba Was namawiać, ale jeżeli Wy już teraz chcecie kupić sobie iPhone'a 16, 16 Plus, 16 Pro albo 16 Pro Max, to pamiętajcie, że możecie to zrobić w sklepie Media Expert. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. Dajcie znać, który z tych nowych modeli Wam się podoba, który byście kupili, czy nowe ceny Wam się podobają i czy podobają się Wam też nowe nasze kubeczki, które właśnie też testujemy. Więc co? To wszystko. Niedługo więcej materiałów o nowościach od Apple'a, bo mamy co publikować. Więc widzimy się na kanale o technologii, widzimy się też na kanale o domu. Tam nam mało brakuje do 20 tysięcy subów, więc prosimy o kliknięcie suba też tam. Poza tym słyszymy się w podcaście o technologii i niebawem widzimy się też w Muzeum Gier i Technologii w Białymstoku, które niebawem otworzymy. Więc to już było na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia. Cześć.